Wartość wyrażenia b minus a do kwadratu dla a równego 2 pierwiastki z 3 i b równego pierwiastek z 75 jest równa. W tym zadaniu proponuję na początku pierwiastek z 75 zapisać w innej postaci. Zapisać to jako pierwiastek z 25 razy 3. 25 razy 3 daje oczywiście 75. I co nam daje taki zapis? Zobaczmy, możemy teraz to rozbić na pierwiastek z 25, czyli 5, i pierwiastek z 3, czyli 5 pierwiastków z 3. Mamy nasze B. Nasze B to jest pierwiastek z 75, czyli 5 pierwiastków z 3. Zatem wyrażenie B minus A do kwadratu to się równa 5 pierwiastków z 3 odjąć 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, czyli nasze B minus A. Obliczmy, ile to jest. 5 pierwiastków z 3 odjąć 2 pierwiastki z 3 to są 3 pierwiastki z 3 do kwadratu. Podnosimy tutaj każdy czynnik do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. 9 razy 3 to jest 27, odpowiedź B.